Dzień dobry Państwu koszkości. Witam bardzo serdecznie w programie Czas na wybór. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Jakub Kowalski, kandydat z Ist. Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i obecny radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego w tej kadencji. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi dziękuję za zaproszenie. Panie radny, pytanie jak kampania wyborcza? Intensywnie, choć myślę, że w innym stylu niż wielu kandydatów. No bo nie sposób się na przykład ścigać na e, liczbę billboardów wielkopowierzchniowych reklam i banerów z Rafałem Rajkowskim, więc... Pracuję w zupełnie inny sposób, wśród ludzi, ściskając ręce, rozmawiając, na spotkaniach otwartych, ale także tych indywidualnych. Uważam, że to ważne i istotne, bo w ten sposób można przekonywać do swoich racji, do swoich argumentów, od razu na bieżąco odpowiadać na pytania i w ogóle przypominać o tym, że są wybory do Sejmiku i że one są ważne. Bo y, wiele osób pyta, ale co, jak to, to jak ja mam głosować na wójta, do rady i jeszcze coś? Mówię tak, jeszcze Rada Powiatu i Sejmik Województwa Mazowieckiego. Więc też trzeba tłumaczyć, jak te najbliższe wybory wyglądają i jak będą wyglądały karty wyborcze i na kogo głosujemy i do jakich organów. No Właśnie często jest tak, że mówimy, słyszymy takie opinie, a tam Sejmik to daleko, w Warszawie tak naprawdę nie ma to dla nas żadnego znaczenia, ale jednak okazuje się, że ma. Ma ogromne znaczenie. szczególnie kiedy jesteśmy w takiej sytuacji kiedy widać zmianę polityki rządu w stosunku do samorządów, kiedy słyszę z ust obecnej koalicji koalicji 13 grudnia takie tezy o tym, że to ten rząd będzie znacząco wspierał samorząd terytorialny, a poprzedni rząd był w tej kwestii zły. to ja tylko przypomnę, że to poprzedni rząd w ramach innej polityki, bo oczywiście najpierw kumulował te środki w ramach administracji rządowej, a później dzielił na samorząd ale dzięki właśnie tej polityce bardzo wiele mniejszych samorządów, wuj, wójtów, gmin w regionie radomskim mogło wnioskować o środki i dotować rozwój ważnych dla tych naszych małych ojczyzn inwestycji. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że mamy powrót do takiej polityki metropolitalnej, wspierania dużych ośrodków, dużych miast. Te mniejsze miejscowości będą miały ograniczane środki pozyskiwania środków zewnętrznych i tu jest bardzo ważny timing województwa Mazowieckiego, Bo Sejmik Województwa Mazowieckiego w dalszym ciągu dysponuje ogromnymi środkami właśnie na to, żeby takie inicjatywy lokalne w gminach, w powiatach wspierać. Tylko jeszcze trzeba zmienić sposób tego wsparcia, bo to nie może być klucz partyjny, a tak się bardzo często dzieje. Mm -hmm. A to są takie zarzuty, które pojawiały się też ze strony innych ugrupowań, że wtedy, kiedy prawo i sprawiedliwość rządziło, też klucz partyjny był. Teraz słyszymy, że też jest klucz partyjny, ale we władzach Sejmiku, więc chyba tego. Nie... Nigdy w żaden sposób się chyba nie wyrzuci z polityki. Nie wyrzuci się, ale proszę spojrzeć na Radom. Rozmawiamy w e, radiu, które siedziłem, a w Radomiu jesteśmy w Radomiu. E, prezydent z Platformy Obywatelskiej, który całymi seriami e, atakował e, rządzących, rząd parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo często w niewybrednych słowach. Mimo tego administracja rządowa właśnie za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości przekazywała setki milionów złotych na inwestycje, o które wnioskował e, Radosław Witkowski. I oczywiście Potrzebne radomianą. To najlepszy dowód tego, że te środki nie były dzielone według klucza partyjnego. Jest bardzo wielu samorządowców niezwiązanych z prawem i sprawiedliwością, którzy te środki otrzymywali. Natomiast zgoła inaczej z sejmiku województwa mazowieckiego, ostatnio burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą opowiadał, kiedy pojechał do Garwolina odbierać czeki do finansowania do Ochotniczych straży pożarnych. Czekał na swoją kolej. Wychodzili po kolei włodarze z gmin, gdzie rządzi PSL. Czek na 350 tysięcy na 250 i nagle wychodzi burmistrz Dziuba z czekiem na dwanaście tysięcy złotych, bo jest samorządowcem Prawa i Sprawiedliwości. Ja to mówię głośno i nie obawiam się wcale tego, że to mówię i oczywiście każdy później powie, że on też dostał te pieniądze i gmina dostała tylko 350 pięćdziesiąt versus dwanaście tysięcy. Sami państwo sobie odpowiedzcie na to, czy to jest sprawiedliwe. No też nie przerwałem panu wypowiedzi, ale to też kwestia tego, że trafiały pieniądze do Radomia. No to jednak też jest zasługa parlamentarzystów, którzy no w ten sposób również e, chcieli pokazać mieszkańcom, że aktywnie działają na rzecz tego terenu. Ale nie o tym jest ta dyskusja, bo zapewne moglibyśmy z 10 minut spokojnie o tym porozmawiać, a czas nagli. A ja bym chciał zapytać właśnie o Pana program wyboczy. E, w jaki sposób chce Pan działać na rzecz regionu radomskiego, ziemi radomskiej w nowej kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego? W przyszłym tygodniu będę prezentował najważniejsze postulaty swojego e, programu po to, żeby e, przypomnieć e, to o czym rozmawiam w trakcie moich spotkań na samym początku mówię o tym że trzeba zmienić jakość rządzenia województwem mazowieckim ta jakość nie jest dobra szczególnie kiedy rządy sprawuje niepodzielnie Adam Struzik ponad 22 lata bo ostatnio jak to zliczałem to wyszły 22 lata i 3 miesiące największy klub radnych czyli klub radnych Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego przedstawiciela w prezydium sejmiku nie przewodniczy żadnej komisji nasze poprawki do budżetu województwa mazowieckiego są odrzucane dlatego bo są zgłaszane przez Prawa i Sprawiedliwości. Te wszystkie reguły demokratyczne, cały ten pakiet demokratyczny, o którym tak głośno mówiła koalicja 13 grudnia, jeszcze kilka miesięcy temu, od wielu lat w Sejmiku województwa mazowieckiego przez Platformę i PSL nie są szanowane. I tutaj deklaruję, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wpływ na kształt władzy na Mazowszu w kolejnej kadencji, każde ugrupowanie będzie miało miejsce w prezydium Sejmiku, będzie przewodniczyło komisji i będzie miało przysługujący mu pakiet poprawek do budżetu, które będą uwzględniane. Bo wszyscy I to pan radni. Może, I to pan może zapewnić. Mogę. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Wszyscy radni zgłaszają poprawki nie w imieniu swoim własnym, ale w imieniu mieszkańców, wyborców, którzy ich wybrali. W przypadku radnych Prawa i Sprawiedliwości są to setki tysięcy głosów. Największa liczba głosujących zagłosowała na naszych radnych, a mimo tego jesteśmy radnymi drugiej kategorii. taka jest smutna prawda. No co w takim razie zrobić, panie radny, żeby no, Prawo i Sprawiedliwość tą w Sejmiku przejęło. Bo Robić no... mocną kampanię, tak jak teraz. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że wśród tych, którzy głosują na przyszłe władze i Sejmik województwa mazowieckiego są mieszkańcy Warszawy. I to nie jest łatwe zadanie, bo Warszawa działa. Czyli dzisiaj... Warszawą przegrywacie? Myślę, że Warszawa bardzo mocno ciąży i pozwala dzisiaj koalicji PO, PSL utrzymywać władzę. Gdyby Warszawa była wydzielona z Mazowsza, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby udowodnić, że Mazowszem da się rządzić lepiej. Więc to jest odpowiedź na pana pytanie. Natomiast będę też przedstawiał stricte już takie merytoryczne punkty mojego programu. Chciałbym, żeby w ramach budżetu województwa mazowieckiego. Powstał oddzielny program na zazielenianie miast i miejscowości. O tym ostatnio dużo się mówi, słusznie. W Radomiu widzimy jak może wyglądać negatywna i zła polityka w tym zakresie, gdzie beton i kostka walone są wszędzie. Najwyższy czas ten beton rozbijać i zazieleniać. No w ogóle to jest problem wielu miejscowości w regionie radomskim, gdzie też są piękne miejsca, skwery, miejsca zielone, nagle ktoś pada na pomysł Przebudujemy, zrewitalizujemy, zrobimy coś fajnego nowego, a potem wychodzi. A potem no wychodzi przepraszam z za z taki bubel po prostu. Tak, nie, ale to. A potem wychodzi nam z kosztorysu, że najtańsza jest kostka brukowa, więc. Więc co położymy? Najprościej po prostu, tam wybrukować plac. Więc uważam, że sejmik województwa mazowieckiego powinien w tej kwestii mieć bardzo aktywną politykę, niemały budżet na program, który pozwalałby miastom, ale także gminom rozbijać te betonowiska, zazieleniać te miejsca i podnosić komfort życia mieszkańców więc to jest jeden z postulatów. Kolejna rzecz, bardzo istotna i szalenie ważna. Trzeba zdecydowanie wspierać rozwój połączeń komunikacyjnych mądrze budowanych, bo kiedy jeżdżę po mniejszych miejscowościach to to jest temat, który wysuwa się naprzód. Dla nas mieszkających w miastach jest to rzecz, o której na co dzień nie myślimy. Większość z nas ma samochód, podróżuje w ramach miasta, gdzie może załatwić w zasadzie wszystko, bo ma tutaj pełen pakiet usług. Natomiast mieszkańcy Mniejszych miejscowości, gmin, miejscowości wiejskich bardzo narzekają na to, że w zasadzie dzisiaj nie mają jak dotrzeć do większych ośrodków, żeby załatwiać swoje podstawowe zobowiązania i czynności, które każdy z nas dzisiaj wykonuje, więc to no, jest ważne. Zwłaszcza ważna jeżeli są to osoby starsze lub samotne zdecydowanie. I kiedy nie ma w rodzinie samochodu, a właśnie wśród ludzi starszych jest bardzo wiele takich rodzin i to jest ogromny kłopot i sprawa, która na moich spotkaniach wyborczych ostatnio jest bardzo często podnoszona i tutaj musimy popracować. Kolejne postulaty to są te, które dotyczą służby zdrowia i to jest też postulat, który dotyczy ludzi starszych. Ośrodki geriatryczne i rehabilitacyjne dla osób starszych powinny być wzmocnione i wybudowane przede wszystkim w zasadzie od podstaw przy obu radomskich szpitalach, także przy szpitalach powiatowych, i na to powinny być znaczone fundusze w ramach budżetu województwa mazowieckiego. Tak samo. Jak na kolejny postulat medyczny i tu się cieszę, że na przykład Jerzy Zawodnik z Platformy Obywatelskiej również ma to w swoim programie, program ośrodków, które choćby w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dawałyby możliwości, których dzisiaj brakuje, możliwości wsparcia fachowej pomocy w tym zakresie dla najmłodszych mieszkańców województwa mazowieckiego. I tutaj też rola sejmiku województwa mazowieckiego powinna być znacząco większa, więc to jest kilka z tych postulatów, o których na co dzień rozmawiam z wyborcami, jeśli prawo i sprawiedliwość będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądała władza na Mazowszu w kolejnej kadencji, to te kwestie będziemy włączali. I do naszego programu, który będzie realizowany, i do budżetu, wpisując te pozycje w kolejnych budżetach województwa. A na przykład wspomniał Pan Jerzego Zawodnika, pomysł na przykład przenoszenia instytucji do ma Mazowieckich, do naszego miasta. To jest dobry pomysł. Na dobry przykład kierunek. Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych. Ja Taki zawsze był byłem za tym, żeby decentralizować i ten proces słabo nam wychodzi w polskim wydaniu, ale decentralizacja naprawdę potrafi przynosić korzyści i dla miast, i miejscowości, do których przenoszone są dane instytucje i dane struktury administracji, ale także dla danego organu, no bo jeżeli przeniesiemy mazowiecką jednostkę z Warszawy, gdzie koszt utrzymania tej instytucji jest znacząco wyższy, gdzie trzeba zdecydowanie więcej zapłacić w ramach wynagrodzeń. Wiem, bo przez ostatnie lata borykałem się z tym, że nie mogliśmy znaleźć w spółce, w której pracowałem pracowników w Warszawie, bo presja na rynku, presja pracowa, płacowa, jest ogromna. I jeżeli przeniesiemy tę instytucję do Radomia, to to jest z korzyścią i dla Radomia, i dla innych miejscowości, gdzie mhm. one były przenoszone, ale także dla Urzędu Marszałkowskiego, bo koszt utrzymania tej instytucji spadnie, a jestem przekonany, że nie spadnie jakość tego, co ta jednostka robi, bo w Radomiu nie brakuje kompetentnych, dobrze wykształconych i pracowitych ludzi. A jakiś pomysł pan ma, jaka jednostka mogłaby tutaj funkcjonować w Radomiu? Przyznam szczerze, że nie zajmowałem się akurat strukturalnie tym problemem na. Mazowszu. Postulat, który zgłosił że Zawodnik jest wart poparcia. Jeśli on będzie zgłoszony, to Radni Prawa i Sprawiedliwości go poprą. Przecież mamy spółki, mamy koleje mazowieckie, które śmiałoby także mogły w Radomiu funkcjonować, więc pewnie katalog instytucji, które mogłyby być włączone w ten proces jest większy. I tutaj deklaruję, bo uważam, że w samorządzie powinna być zgoda polityczna dla wielu postulatów ponad podziałami, poparcie dla tych postulatów. Mhm. A na koniec, jak pan słyszy takie głosy z ust polityków PSL-u, czy Koalicji Obywatelskiej, że musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić PiSu do władzy, to co pan sobie myśli? To sobie myślę, że mówią to ci, którzy wprost oszukują wyborców, bo przecież to są koledzy tych, którzy dzisiaj decydują o tym, jak jest realizowany program obecnego rządu. 100 konkretów na 101 dni to jest głównie. Wiele kłamstw i niespełnionych obietnic, i to jest ciągłe straszenie pisem, a w zamian Oszukiwanie Polaków i nierealizowanie własnego programu wyborczego. Donald Tusk mówił o tym, żeby było lepiej Polakom. W 101 dni to będzie obniżał podatki, nie będzie podnosił cen w portfelach Polaków, zostanie więcej. 5% podwyżka VAT-u na żywność, paliwo miało być po 5,19, jest po 6,80, a miało się to stać jedną decyzją premiera Tuska, gdzie jest ta decyzja. Decyzja. Za chwilę Polacy odczują e, wzrost kosztów e, energii. Wszystko to, co się dzieje w ostatnich dniach, te spektakularne przeszukania w domach, wniosek o Trybunał Stanu dla Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który właśnie w projekcji, bo to NB pro, prognozuje, 20% wzrost kosztów energii i odważnie o tym mówi. To jest wszystko zasłona dymna, żeby pokazać swoją niekompetencję, nieudolność i że w zasadzie jedyne, co spaja tą koalicję, to jest mówienie o złym pisie, strasznym pisie i straszenie pisem. Czyli dobrze rozumiem. Eee, osoby, które reprezentują te partie, o których wspomniałem, czyli Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, straszą pisem w samorządzie po to, żeby odsunąć komentarze o sytuacji ogólnopolskiej. Tak? Też i to jest oczywiście bardzo prosta reguła w ich polityce. Jest PIS i Antypis. Budujemy dwa obozy, straszymy PISem i robimy wszystko, żeby Antypisu było więcej. A Was to buduje, czy nie? Ja myślę, że po wyborach w Prawie i Sprawiedliwości był chwilowy spadek formy i bardzo wielu udzieliło się to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zepchnięte do narożnika i rozliczone z rzeczy, które rzekomo zrobiło, a w zasadzie jestem przekonany, że te rozliczenia się nie udadzą, bo w bardzo wielu miejscach to jest propaganda. I ta narracja służy tamtej stronie. Natomiast prawo i sprawiedliwość dzisiaj przeszło do rozliczania rządu Donalda Tuska, do pokazywania obłudy, hipokryzji do rozbijania tych wielu kłamstw w trakcie posiedzeń komisji śledczych, bo przecież prezes Jarosław Kaczyński doskonale pokazał, że te komisje to miał być spektakl, spektakl nieudany i jestem przekonany, że tej koalicji ta propaganda będzie szła coraz gorzej, mimo... Pełnej dominacji nad mediami ogólnopolskimi, bo te media dzisiaj robią wszystko, żeby być za i na korzyść obecnego rządu. Zobaczymy 7 kwietnia wybory samorządowe, zobaczymy, komu Polacy powierzą władzę i. Możliwość sprawowania władzy w samorządach przez kolejne pięć lat. Jakub Kowalski, radny semiku Województwa Mazowieckiego i kandydat w nadchodzących wyborach samorządowych, również do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę o głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.